Gdyby wiedzę z tego odcinka miało wielu naszych klientów, to nierzadko zaoszczędziliby kupę pieniędzy. Ten kabel kosztuje 99 zł za metr, a ten 4999. Czy ta cena ma prawo przełożyć się na jakość obrazu? A jeśli tak, to co konkretnie możemy zyskać? Postawmy sprawę jasno już na początku. Każdy sprawny kabel HDMI pokaże takie same kolory, ostrość i płynność obrazu w zakresie swojej specyfikacji bez względu na cenę. Jest tylko jedno duże ale. Nie wszystkie kable działają w pełnej specyfikacji HDMI 2.1, więc nie jest tak, że możemy kupić dowolny najtańszy przewód, jeśli chcemy, by wszystko działało. Brzmi na trochę zagmatwane? Spokojnie, zaraz wszystko wytłumaczę. W dzisiejszym odcinku udowodnimy w sposób naukowy, że te dwa kable o skrajnie różnej cenie oferują dokładnie taką samą jakość obrazu i możliwości, a także powiem, na co zwracać uwagę podczas wyboru kabla HDMI. Jeśli zaś, drogi widzu, wszedłeś tu tylko po to, by dowiedzieć się, co kupić, to w opisie znajdziesz linki do sprawdzonych, używanych przez nas i przede wszystkim niedrogich kabli HDMI. Mamy też dla Ciebie kod rabatowy Wybierz TV, który pozwoli zaoszczędzić dodatkowe 15% przy zakupie. Możesz śmiało zamawiać i wszystko będzie działać w najwyższej jakości. Jeśli jednak chcesz posiąść szerszą wiedzę i zobaczyć wyniki eksperymentów, to zapraszam do zasubskrybowania kanału i oglądania do końca. Zanim przejdziemy do eksperymentów, to porozmawiajmy o typach kabli HDMI, bo w swojej tezie na początku odcinka powiedziałem, że każdy kabel da taki sam obraz, ale w zakresie swojej specyfikacji. Przeglądając oferty, niestety rzadko kiedy można zorientować się, co właściwie kupujemy. Nie pomaga w tym bezsensowny marketing, w którym powszechnie widujemy hasła takie jak kabel do 4K, kabel do 8K, do HDR itd. De facto nic nam to nie mówi. Często producenci mylnie opisują też przewody oznaczeniem standardu wejścia, np. kabel HDMI 1.4, 2.0 czy 2.1. Absolutnie nie powinniśmy się tym sugerować. Jeśli kupiliśmy kabel, który był np. oznaczony jako 1.4 na swoim pudełku, a w telewizorze mamy już porty HDMI 2.1, to wcale nie znaczy, że nie będzie to razem działało poprawnie. Dlaczego? Bo z perspektywy kabla nie ma znaczenia praktycznie nic, oprócz ilości danych, jaka ma nim przepłynąć, a wynika ona z parametrów technicznych takich jak rozdzielczość, odświeżanie i format zapisu kolorów. Maksymalne możliwe parametry zmieniały się na przestrzeni lat, co możecie zobaczyć teraz w tabeli. Pierwsze porty HDMI, które znalazły się w telewizorach 20 lat temu, pozwalały co najwyżej na Full HD, a dziś możemy swobodnie przesyłać 8K. Poprawnym oznaczeniem kabla jest zaś nie wersja złącza, a klasa przyporządkowana do standardu, co możemy znaleźć na oficjalnej stronie hdmi.org. I teraz najlepsze, a w zasadzie najgorsze. Nawet jeśli producent jasno opisał klasę kabla, czy mniej poprawnie standard, do jakiego jest przeznaczony, to w wielu przypadkach nie ma żadnej gwarancji, że taki kabel będzie działał poprawnie. Na forach znajdziecie tysiące historii, w których użytkownik nie był w stanie uzyskać stabilnego obrazu, szczególnie na dłuższych przewodach, pomimo że producent używał wszystkich marketingowych sloganów i oznaczeń. Najbardziej narażone są na to oczywiście długie kable, czyli takie powyżej 3 metrów. Sytuacja uległa poprawie niedawno, gdy organizacja HDMI wprowadziła oficjalny program certyfikacyjny HDMI Premium Certified. Dzięki niemu mamy na rynku kable z takim oto hologramem i kodem QR, który możemy zeskanować w celu potwierdzenia wiarygodności. Wybór takiego kabla gwarantuje poprawne działanie bez względu na cenę i producenta produktu, ponieważ musi on przejść rygorystyczne testy, zanim trafi na rynek. Warto zwrócić uwagę, że obecnie istnieją dwa typy hologramów. Pierwszy z nich, który wygląda tak, jak widzicie teraz na ekranie, gwarantuje poprawne działanie w zakresie maksymalnych możliwości HDMI 2.0, a więc krótko mówiąc rozdzielczości 4K 60 Hz. Jest on całkowicie wystarczający do odtwarzaczy DVD czy Blu-ray, a także do dekoderów telewizji 4K, czy też znakomitej większości odtwarzaczy sieciowych, np. Apple TV. Drugi hologram z zielonym dopiskiem Ultra High Speed gwarantuje pełną kompatybilność ze specyfikacją HDMI 2.1, a więc rozdzielczością 8K i 4K do 144 Hz. Ta wyższa specyfikacja niezbędna jest głównie posiadaczom najnowszych konsol lub komputerów PC, które potrafią generować obraz o tak wysokich parametrach. PlayStation. Obecność tego hologramu gwarantuje, że kabel jest dobrym zakupem, jednak jego brak absolutnie nie oznacza, że kabel jest zły, czy że nie będzie działał. Wiele doskonałych kabli nie korzysta z oficjalnego programu certyfikacji. Dość powiedzieć, że ten absurdalnie drogi Wireworld Starlight nie posiada hologramu HDMI Forum nigdzie na pudełku, ani w środku, pomimo że jego opakowanie jest chyba więcej warte niż nie jeden certyfikowany przewód. Nie ma go też polecany przez nas PureLink PS3010, jednak jego to my wielokrotnie przetestowaliśmy pod każdym możliwym względem. Odejdźmy teraz od teorii i przejdźmy do tego, na co na pewno wiele osób czeka. Do empirycznego testu, w którym porównamy jakość obrazu na kablu za 5000 zł i za 100 zł. Zmieniamy scenerię na nasze obecne laboratorium testowe, gdzie sprawdzimy, czy sygnał przesyłany tanim kablem ma gorszą ostrość, kolory tudzież płynność od tego idącego kablem droższym. A więc pierwsze, co musimy wiedzieć, to fakt, że HDMI jest złączem cyfrowym. Oznacza to, że impulsy elektryczne przebiegające w kablu interpretowane są jako zera i jedynki.
Według teorii, jeśli będziemy je zakłócać, to do pewnego momentu nic nie będzie się dziać, ponieważ sygnał nadal będzie poprawnie odczytywany przez urządzenie odbiorcze, to jest telewizor, monitor czy projektor. W pewnym momencie jednak dojdzie do takich zakłóceń, które uniemożliwią odczytanie, czy dany stan to 0 czy 1. Co się wtedy stanie? Sprawdźmy. W tym eksperymencie celowo rozetniemy kabel. Jak widzicie, w środku jest wiele tak zwanych warstw ekranujących, które chronią przed zakłóceniami. To tymi elementami mogą właśnie różnić się kable. Te droższe będą lepiej odizolowane. Potencjalnie mogą mieć też grubsze żyły wykonane z czystszego przewodnika. Co jednak, jeśli ten działający sprawnie kabel zaczniemy rozbrajać i usuwać warstwy ekranujące, aby celowo doprowadzić do błędów? Jak widzicie, w pewnym momencie na ekranie zobaczymy bardzo charakterystyczne zjawisko. Słyszałem na to różne określenia. Kasza, ziarno, iskrzenie. Generalnie widać, o co chodzi. To moment, w którym telewizor nie jest w stanie odczytać poprawnie zer i jedynek. Następuje degradacja obrazu, ale w żadnym momencie nie polega ona na pogarszaniu się kolorów, jasności czy ostrości. Jest jeszcze druga możliwość. Gdy podłączymy urządzenie wykorzystujące zabezpieczenie HDCP, np. odtwarzacz Blu-ray czy Apple TV, to obraz po prostu zniknie, bo urządzenie nie będzie go w stanie odszyfrować. Nigdy jednak nie zdegraduje się jakość w klasycznym rozumieniu. Takie rzeczy mogą mieć miejsce w złączach analogowych, takich jak komponent, kompozyt czy SCART, gdzie poziomy napięć bezpośrednio przekładały się na jasność obrazu, a nie na to, czy coś zostanie rozpoznane jako 0 czy 1. Jeśli to nadal niewystarczające wyjaśnienie, to przejdźmy do bardziej bezpośredniego eksperymentu. Mamy tu analizator sygnału AQPL, który potrafi odczytać, co płynie przez kabel HDMI na poziomie wartości konkretnych pikseli obrazu. Podamy teraz na telewizor dynamiczny obraz i nałożymy na sam środek wzorzec ostrości. Generalnie wysoka ostrość oznacza duży kontrast pomiędzy sąsiadującymi ze sobą pikselami, a więc użyjemy czegoś ekstremalnego. Wzoru, w którym będzie przeskok od czerni do bieli z jednego piksela na drugi. Jeśli kabel miałby zdolność wpływania na ostrość, to ta krawędź ulegałaby rozmyciu albo pogarszałaby się czerń lub biel. No to lecimy z testem. Na pierwszy ogień kabel za 5000 zł. Widzimy, że obraz wygląda dobrze, a kursory naszego urządzenia analizującego pokazują, że na tym pikselu mamy czystą, najjaskrawszą biel, zaś gdy damy o jeden w lewo, to mamy idealną smolistą czerń. Innymi słowy, jest tu 100% ostra krawędź. Przepinamy się teraz na kabel za 100 i co się dzieje? No jak sami widzicie, krawędź jest tak samo ostra, czerń jest tak samo głęboka, a biel tak samo jaskrawa. Dla osób ze świata elektroniki pewnie wygląda to trochę jak udowadnianie, że Ziemia nie jest płaska, ale wiem, że zawsze gdy poruszy się temat kabli, to lepiej jest przedstawić przekonujące dowody. Nie każdy zresztą musi się na tym znać, a w internecie jest masa dezinformacji. Na koniec sprawdzimy jeszcze empirycznie kwestię, o którą pyta wiele osób. Czy dłuższy bądź gorszy kabel może zwiększyć opóźnienie sygnału np. podczas grania na konsoli? A więc w teorii prąd, a dokładniej pole elektryczne w kablu, rozchodzi się z prędkością bliską prędkości światła, więc różnice z tym związane dałoby się zmierzyć laboratoryjnie, ale będą to wartości kompletnie nieistotne dla jakiegokolwiek organizmu żywego. Odczuwalne opóźnienie to np. 50 milisekund, czyli 50 tysięcznych części sekundy. Na pokonanie jednego dodatkowego metra kabla zaś potrzebne będą zaledwie 3 miliardowe części sekundy. To kolosalna różnica i jak łatwo policzyć, nawet 100 km kabla nie miałoby żadnego wpływu. A co w przypadku, gdy mamy kabel światłowodowy z aktywną wtyczką? Sprawdźmy. Jak widać, opóźnienie sygnału w telewizorze przy podłączeniu krótkim kablem za 5000 zł wynosi 12 milisekund. Po zmianie na wielokrotnie tańszy 10-metrowy przewód światłowodowy nie ma żadnej różnicy. Różnic nie uświadczymy też na przykład w dostępnych funkcjach w konsoli do gier. Jak wcześniej mówiłem, kabel ma za zadanie zapewnić tylko odpowiednią przepustowość dla sygnału, a wsparcie funkcji to już kwestia urządzeń po obu stronach. Jak zatem wynika z eksperymentów, w przypadku kabli HDMI możliwe są trzy scenariusze. Albo działa idealnie, albo nie działa wcale i nie ma obrazu, albo trochę działa, trochę nie działa i są artefakty. Obraz iskrzy, pojawiają się trzaski w dźwięku lub co chwila ginie obraz. W żadnym jednak scenariuszu nie mamy do czynienia z pogorszoną czy też polepszoną jakością obrazu w zakresie kolorów, ostrości, kontrastu czy jasności. Od zarania dziejów największe problemy z uzyskaniem stabilnego podłączenia dotykają użytkowników poszukujących dłuższych przewodów. Kable do 3 metrów są znacznie mniej narażone na błędy transmisji i często nawet te starsze czy tańsze bez certyfikatów potrafią obsłużyć pełną specyfikację HDMI 2.1. Jeśli potrzebujemy dłuższego przewodu, z którym wszystko będzie działać, to najprawdopodobniej musimy rozejrzeć się za światłowodowym kablem HDMI. Mała szansa, że znajdziemy kabel miedziany z certyfikatem, a i ja nie podpiszę się pod żadnym dostępnym na rynku o długości większej niż 300 cm. Kable światłowodowe zaś mają wbudowany we wtyczkę modulator, który zmienia impulsy elektryczne w świetlne, a te mogą bez kłopotu podróżować nawet kilkadziesiąt metrów. Jeśli poszukujecie sprawdzonego kabla światłowodowego, to do takiego również zostawiam link w opisie i także macie na niego 15% rabatu na hasło Wybierz TV. Oczywiście można szukać tańszej alternatywy.
Wszystko, co posiada ten, oficjalny certyfikat sobie poradzi, nawet jeśli będzie podejrzanie tanie. Przynajmniej tak zapewniali mnie członkowie HDMI Forum, gdy miałem z nimi okazję zamienić słowo na targach CES w Las Vegas. Ja doradzam jednak te konkretne modele kabli w opisie z tej przyczyny, że są solidnie wykonane. W szczególności mają dobrze osadzone wtyczki, co minimalizuje ryzyko złamania się w gnieździe. To w długich kablach jest szczególnie istotne, bo często idą one w ścianie lub innej sztywnej zabudowie i wymiana ich jest bardzo ciężka, jeśli nie niemożliwa. Tu jeszcze jedna sugestia. Jeśli w momencie oglądania tego filmu jesteś na etapie wykańczania wnętrza, to oprócz wyboru solidnego kabla sugeruję też zrobienie przepustów w ścianie, które umożliwią wymianę w przyszłości, gdy standard dalej się rozwinie i obecna specyfikacja przewodu okaże się niewystarczająca. To zdecydowanie najbezpieczniejsze rozwiązanie, a jeśli nie możemy sobie na nie pozwolić, to warto przynajmniej położyć skrętkę SFTP w najwyższej klasie, która pozwoli przesłać obraz HDMI za pomocą specjalnych modulatorów w razie potrzeby. Tak zatem, moi drodzy, wygląda prawda o kablach HDMI. Nie jest ona aż tak trudna do zrozumienia, jednak niełatwo się do niej przebić w gąszczu nachalnych reklam oraz idiotycznych artykułów serwowanych przez tzw. dziennikarzy technologicznych. Powtórzmy jeszcze raz w skrócie. Kable pracujące z tym samym sygnałem nie mają prawa dać innych kolorów, ostrości czy jasności bez względu na swoją cenę. Możliwości kabla określa jedna z klas, o których możemy poczytać na oficjalnej stronie hdmi.org. Obecnie obowiązującymi jest HDMI Premium Certified do rozdzielczości maksymalnie 4K 60 Hz oraz HDMI Ultra Certified do rozdzielczości 8K i 4K 144 Hz. Jeśli chcemy mieć gwarancję działania, to wybieramy przewody posiadające takie hologramy na opakowaniu lub te z opisu w filmie. Jeśli zaś mamy starsze przewody, to wciąż jest możliwość, że będą one działać. Warto sprawdzić. Możliwe jednak, że będziemy doświadczać zaników obrazu lub trzasków fonii, albo nie będzie nam wracał dźwięk z telewizora do zewnętrznych kolumn. Wtedy wiemy, że czas na wymianę. A wiecie, na co jest czas teraz? Na zasubskrybowanie naszego kanału i regularne odwiedzanie strony www.wybierz.tv, bo dzieje się tam dużo. Do zobaczenia! I'm gonna go to the bathroom.